Ja się nazywam Kazimierz Grunholz. Urodziłem się 25 lutego 1948 rok w Wejherowie, w starym szpitalu jeszcze. No, mama była Niemką, a ojca, no niestety, nie znam do tej pory. Nie wiem, bo matka miała męża, ten zginął przed wojną, jasno, gdzieś się utopił na lodzie, z tego co matka mówiła. No później, jako dziecko, miałem 8 miesięcy, ksiądz ogłosił w redzie w kościele na Ambonie, że są do adopcji dzieci. A moja matka była ta, co mnie wychowywała. Była bezdzietną rodziną z mężem, nie? I dowiedziała się od tego księdza i pojechała do Wejherowa. Tam było dzieci więcej, była szóstka dzieci prawdopodobnie. Byłem ja i brat bliźniak Marian. I ona wzięła mnie, jechała wózkiem z Redy do Wejherowa, pieszo, to jest 7 km tam i 7 km z powrotem, i mnie przywiozła do Redy, na ulicę Wejherowską. Tam mieszkali pod takim poddaszem, stary dom, malutki pokój 4x3, kuchnia 2x1, toaleta 200 metrów dalej, woda 200 metrów dalej. Takie warunki były naprawdę, widać, że bardzo biedna rodzina była. Właśnie przez to, że ksiądz ogłosił, to ta matka, to jest nazwisko moje adopcyjne, Grunholz Kazimierz. Moje prawdziwe nazwisko było Wit. I matka przyjechała i nas rozdzielili. Mnie matka wzięła do Redy, a brata wzięli 2 dni później do Wierzchucina, bliźniaka, nas rozdzielili. I myśmy o sobie nie wiedzieli nic. Aha, no właśnie, niby, że miały być transporty jakieś, tymi pociągami jakieś, nie wiem, co to było, że zabrali z transportu, odebrali 6 dzieci. Po niemiecku po prostu. I te dzieci zostały przekazane do szpitala w Wejherowie. I tam właśnie wtedy ksiądz ogłosił, że w szpitalu są dzieci do adopcji. I wtedy się zaczął mój cały ten życiorys adopcyjny. No ojca nie znamy. Z tego, co z opowiadania, tam co opowiadał taki facet z Wierzchucina, ten, co adoptował brata, ta rodzina, że tam przychodził jakiś oficer polski, który miał taką czerwoną opaskę na spodniach i on nas odwiedzał tam do myśmy mieli 6 miesięcy już wtedy, nie? I mając 6 miesięcy, dopiero nas adoptowali te rodziny adopcyjne, nie? No wiecie, dzieciństwo. No. Była bieda, chodziłem do szkoły, do Redy. Ktoś z Redy, z moich kolegów, spotkał takiego chłopczyka podobnego do mnie. Bo ja o tym bracie, bliźniaku, nie wiedziałem nic. Myśmy nie wiedzieli o tym. I wtedy tak na niego patrzę, mówią, ty jesteś z Redy. Mówi, nie, ja nie jestem, on miał wtedy 8 lat, nie? Ja nie jestem z Redy. Ja jestem tu z mamą, nie? Z jaką mamą? Przecież mama jest, to uciekłeś z domu, ty jesteś z Redy. Nie, ja nie uciekłem z domu, to jest, ja jestem z mamą, a ta mama się wtrąciła. Co wy od niego chcecie? To jest mój syn, nie? Jak to? Taki sam jest chłopak w Redzie. Kazi się nazywa. Grunholz, nie? A gdzie on jest w tej Redzie? Nie? No, nie wiedzieli, gdzie dokładnie, to matka przyjechała z tym bratem do szkoły. Ja wiem, to już było po lekcjach. Myśmy tam grali sobie w piłkę za szkołą i te dzieci przyleciały z mojej klasy. Kazik, twój brat przyjechał. Mówię, co brat? Ja żadnego brata nie mam. Nie wiedziałam, czy im nie powiedzieli, nie? Ja żadnego brata nie mam. Jak to, nie masz brata? Jest brat, nie? I ja z tej szkoły wiem, że ja uciekłem. Był taki płot, ja przerzuciłem ten tornister, co ja miałem. I do domu uciekłem. Później ta cała klasa przeszła tą ulicą Wejherowską z całą klasą przez listą matką, do nas do domu. I tam się objęli, wszyscy ludzie zaczęli płakać i takim sposobem ja poznałem tego brata bliźniaka. I wtedy myśmy mieli już z sobą kontakty. On przyjeżdżał do nas na wakacje, ja jeździłem do Wierzchucina na wakacje tam. Na Wierzchucinie, jak ja tam przyszedłem pierwszy raz, to tam wszystko po niemiecku mówiłem, bo to już była tam strefa niemiecka, tam była granica w Żarnowcu na tej rzece, nie? I tam wszyscy po niemiecku zasuwali te dzieci. A oni mieszkali w takich domach po niemieckich. Tam były takie 3 domy po niemieckie pod lasem duże. Wojskowe jakieś tam koszary były, coś takiego. Tam takie baseny były, ja pamiętam. No wtedy ja pamiętam, jak myśmy szli z matką, tą taka uliczka tam była w prawo pod las. To taki szpaler ludzi się ustawił. Wszyscy patrzyli, że się dziwili, że się brat znalazł, nie? Tego Mariana, bliźniak. To nie ja, to taki był taki pan Fomferko, bibliotekarz w Chmielnie. I on zaczął szukać przez szwajcarski Czerwony Krzyż. I wtedy się wydało, że mamy matkę i 3 siostry. I on napisał do nich tam,
do Niemiec i matka czytała ten list, a córka z tyłu stała, nie? I też zaczęła, że brat, mama, ona nie powiedziała tym dzieciom, że ma dzieci w Polsce, tych bliźniaków zostawiła, nie? I ona mówi, to mi krótko, matka, nie? Co, brata, my musimy tam pojechać, musimy go poznać i tego. I wtedy oni, wiesz, napisali, że oni przyjadą, nie? A ja jeszcze mówię do brata, tym zobaczymy, czy oni są bogaci, czy biedni. Jak będą bogaci, to przyjadą Wartburgiem, jak biedni, to Trabantem, nie? Ale przyjechali w Wartburgiem. Przyśmiany jeszcze wtedy z tego. I wtedy przyjechali, właśnie przyjechała matka i trzy siostry, były starsze wszystkie ode mnie. Te siostry były starsze o 10 lat ode mnie. Ta najmłodsza ma, jeszcze żyje, dwie jeszcze żyją. Jedna ma 82, a druga ma 79, pod 80 jest. Jedna zmarła z tych, jedna z tych sióstr zmarła. Razem z bratem, brat bliźniak też zmarł na raka, na nowotwór, 8 lat temu. A siostra też w tym samym roku zmarła. No tam miałem kilka pogrzebów. Żona zmarła mi też na raka. No co mogę pomyśleć? Dla mnie to było no i fajne i no ciekawe po prostu, nie? To zobaczyć. Myśmy byli, bo mój dziadek był bardzo bogaty kiedyś. Oni mieli gdzieś tu koło Elbląga, węgiel, miejscowość, jakieś tam masę ziemi, jakieś gospodarstwo potężne. I tam i wysiedlili i to zostało. Wiem, że te siostry tam jeździły do tej miejscowości węgiel. I tam Polak jest na tym gospodarstwie, do tej pory siedzi i robi. Ja tam kiedyś byłem z nimi nawet w tym. To taki dworek jest, wiesz, i tam mieli tą ziemię, tam była dobra ziemia kiedyś, nie? To już tam pod Żuławy podchodziło. Brat był, żona moja, brata żona, ta matka, co mnie wychowywała była, ona bardzo dobrze po niemiecku umiała, wiesz, tak sobie w dwie porozmawiały, wiesz. I ona jej też nie zdradziła, z kim na to dziecko miała. No nie podejrzewałem, że jakimś żołnierzem, albo z kimś, jak to było po wojnie, to był 48 rok. I ona pracowała w Prusiewie gdzieś tam. Prusiewo to jest obok Białej Góry. Tam jest Wierzchucino, Prusiewo, Biała Góra tam. To ona pracowała, to było jakieś PGR-y, coś tam było, tam pracowała. I tam właśnie ona, przyjechali, wiesz, byście się uściskali, kurde, wszyscy w płacz. I posiedzieli, pogadali, później tam pojechałem do Niemiec, pojechałem do nich. My się do tej pory odwiedzamy jeszcze. No, wszystkie tam uroczystości, urodziny jakieś. Większe, okrągłe, to wszystko się spotykamy, tam jeździmy. Tam też już mało zostało, to wszystko są starzy ludzie już. Ponad 80 lat, to się wszystko kruszy i wykańcza. No, to było ciekawe, bo żona zostawiła. No, ona się tłumaczyła, że ona miała tą trójkę dzieci, że nie wyżywi tyle dzieci, że zostawiła. No, ale może odebrali te dzieci, były małe. Dokładnie my nie wiemy, bo nam nikt tego nie powiedział. Chodzą różne pogłoski, że tam niby wojsko odebrało z tego transportu te dzieci im, że to tak powstało. Dokładnie my nie wiem, jak to było. To by trzeba było w szpitalu poszperać, może tam by się coś dowiedział. W Wejherowie, w tym szpitalu. Jak mi tłumaczyła ta siostra uczyła rosyjskiego, ja się z nią dogadywałem po rosyjsku. To po niemiecku też trochę tam się dogaduje. I ona mówiła, że były transporty. Jeden transport szedł na NRD, a jeden szedł na RFN, że te ciotki, matki i siostry się dostały do RFN-u, a ona się dostała do NRD. I tam na ciężko pracowała w PGR-ach właśnie, żeby te dzieci wyżywić. Tam była samotna była i ten, nie? A później już miała jakiegoś przyjaciela później już, ale to już było tam, nie wiem, ileś tam 10 albo 15 lat po wszystkim, nie? No ja podejrzewam, że z tego transportu nas odebrali i dali do tego szpitala. I tam te dzieci zostały umieszczone w tym szpitalu i z tego szpitala ksiądz ogłosił i te dzieci były rozebrane do adopcji wszystkie. Ta cała szóstka. Ja właśnie byłem ciekawy, żebym odnalazł historię z tych dzieci, nie? Co tam była ta szóstka jeszcze z tych... Gdzieś tam może gdybym szukał, może gdzieś tam znalazł jakieś ślady tego, gdzie te się dostały. Bo to były same dzieci, wiesz, po wojnie takie, albo nie miały rodziców, albo różnie było. No ja się czuję tak więcej Kaszubem teraz. Jestem od dziecka na Kaszubach, wiesz. No nie bardzo, no. Ja podejrzewam, że, nie wiem, no ojca nie znam, no niestety, NN, ojciec nieznany. Nie wiem, jeśli nie dowiem, bo matka nie chciała powiedzieć, nawet tej młoda, proszę, ta moja, co mi wychowywała, ta matka po niemiecku perfekcie rozmawiała i ona rozmawiała we dwie. Ja jej mówiłem, zapytaj się, kto jest ojcem, ale nie powiedziała i może ją zgwałcili, no różnie bywa, no różnie było w tym czasie, to był 48 rok. To jeszcze było wtedy, wszystkie tam, wiesz, w Niemczech tam było dużo jeszcze niemieckich rodzin. Później masa wyjechała z tyłu. Bo tam ja się dziwiłem, jak wyjechałem do Wierzchucina,
Tam wszystko te dzieci po niemiecku zapieprzały tam. To było wszystko jeszcze tereny, wiesz, po niemieckie. I Polakiem, no. Wychowany w Polsce, no wiesz. Jest mi dobrze tutaj. Ja bym się w Niemczech nie czuł, naprawdę nie. To nie dla mnie kraj tam. Fajni ludzie, wszystko, wiesz, wszystko fajnie, ale do domu, do Kaszeby, wszędzie.